witam serdecznie. Pytacie mnie o różnego rodzaju ćwiczenia, które ja robię na kręgosłup, rwę kulszową i na inne dolegliwości. Więc ja robię rzeczy ekstremalne, ponieważ na to pracowałem, cały czas się rozwijam i zachęcam do rozwoju całego. Natomiast dzisiaj chciałbym się zająć porównaniem terapii manualnej z moimi ćwiczeniami. Popatrzcie, co robią terapeuci w terapii manualnej. Oni robią taką sztukę, że chwytają pacjenta z tyłu, naciągają na siebie i robią hop, czyli następuje klik i jest rozciągnięcie kręgosłupa. Oni muszą wykonać jakąś siłę, jakieś przeciążenia tam muszą po to, żeby wszystko się ładnie rozciągnęło. Oni to również robią w pozycji skręty, czyli pacjenta skręcają w pewien sposób określony, tu jest klik i coś tam chrupie, wszyscy są zadowoleni. Teraz ja wam pokażę, jak ja to robię sam, czyli robię dla siebie własną terapię manualną, do tego wykorzystuję drążek. Popatrzcie. W tej wersji nie ma żadnego klik. Zobaczcie. Ja robię zwis na dół, rozluźniam kręgosłup i się mogę bawić. Skręt, 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 skręt. Mogę również na ten drążek zrobić naskok. Tu. Hop. 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 Popatrzcie, jeżeli ja robię naskok na drążek i mój ciężar ciała uderza w dół, to w tym momencie jest bardzo duże przeciążenie kręgosłupa i wszystko się tam rozciąga. Jeżeli zrobię skok, znowu wszystko na siebie nachodzi. Jeżeli zrobię skręty, wszystko ładnie na siebie również nachodzi. Również bardziej ekstremalna forma to jest, jak robię tygrysi, czy tam nie tygrysi, jak robię małpi skok z drążka na drążek. Popatrzcie, tu jest odległość 1,20 m mniej więcej. Trzeba na ten drążek wskoczyć i z tego drążka przeskoczyć na tamten drążek, tak? Czyli robię potężne wybicie tu, hop, hop, jeszcze jeden rozmach, tak, więcej, hop. I w tym momencie, kiedy był przeskok z drążka na drążek, nastąpiła amortyzacja, czyli praca całego ciała, plus krótkotrwałe przeciążenie kręgosłupa, gdzie wszystko jedno na drugie tam ładnie wskakiwało. To są moje ćwiczenia. Czy ty potrafisz je wykonać samodzielnie? Ja tego nie wiem. Ja no to ćwiczyłem, można powiedzieć, przez całe życie, bo ja od dziecka ćwiczyłem drążek, potem była przerwa oczywiście, potem były bóle kręgosłupa, gdzie chodzić nie mogłem. Ale w tej chwili mogę chodzić i to, co robię, to jest dalszy etap terapii po likwidacji bólu w kręgosłupa, czyli zapobieganie nawrotom bólu w kręgosłupa. Ja mam 63 lata, to robię. Ty możesz mieć lat 20, 30 czy 50, tego nie zrobisz, jeżeli nie będziesz ćwiczył. Ale jeżeli będziesz ćwiczył tak długo i regularnie, jak ja ćwiczyłem, z takim zapałem jak ja, to zrobisz to samo z łatwością, a nawet być może i lepiej. I tego tobie życzę. Jeżeli masz jakieś pytania w tym temacie, napisz w komentarzu. Jeżeli chcesz po więcej tego typu informacji, no to zapraszam na kolejne filmy i na mój kanał YouTube. Janusz Daniejczyk, fizjoterapeuta z pasją.